się. Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna, ja mam na imię Paweł, a dzisiaj jesteśmy na Podlasiu. Znaczy, to jest tak, że wybraliśmy się na kilka dni na wyjazd na Podlasie, żeby tu między innymi porobić trochę zdjęć. I wreszcie przyszło do głowy, że chciałaby zrobić zdjęcia kaczeńcy. Chciałaby takie wielkie pole kaczeńcy. Oczywiście wiadomo, gdzie są kaczeńce? Nad Biebrzą. No wszyscy wiedzą, że jak robić kaczeńce, jak jechać na kaczeńce nad Biebrze. Chociaż dwa lata temu był taki film Blisko, Dalej, Daleko i on był robiony nad Bugiem i tam też było duże pole kaczeńcy. Ale że my byliśmy nad Nadwią, więc nam w sumie 3 dni zajęło szukanie tych kaczeńcy. Zajęliśmy je tych wczoraj wieczorem. Już było ciemno, byliśmy po tamtej stronie rzeki, tam, kiedy Dorota zobaczyła, mówi, tam jest żółto, rolnetka. Tu, w to miejsce dojechaliśmy, już to było całkiem ciemno. Tak świecąc latarką, świeciłem, tu są kaczeńce, więc dzisiaj rano przyjechaliśmy. Znaczy, to nie jest tak bardzo rano. Rano było wcześniej. Rano było pochmurnie, w związku z tym, tak pochmurnie, to lepiej jeszcze trochę pospać. I nie przyjechaliśmy, jak było pochmurnie, przyjechaliśmy dopiero później, ale... O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że czasami wyobrazimy sobie, że piękne zdjęcia zrobimy gdzieś. Tak jak te kaczeńce, no jak na kaczeńce nad Biebrzą. Ale nad Biebrzą to tak, to jest kawał drogi. Bo ja mam, nie wiem, 200 km, 300 km. To by trzeba było nocleg znaleźć, bo tak lecieć tam na wschód, na takie ranne, poranne słońce, porobić zdjęcia, no tak raz, że koszty duże. Dwa, że no, trzeba by no, naprawdę tak nocleg znaleźć, żeby tam przenocować. Najlepiej no 2 dni. To się robią wtedy jeszcze większe koszty. No i okazuje się, że no dobra, to ja bym pojechał robić zdjęcia kaczeńcy, ale to może za rok. Bo w tej chwili to nie mam czasu, bo to trzeba cały weekend albo w tygodniu czas. Trzeba chyba założyć czapeczkę, bo mi tu zaczyna słońce świecić. Tak trochę, żeby, bo jak ciemne są oczy, to tak wygląda, jakby człowiek nie mówił prawdy. O wiem, tak założę czapeczkę. Głupio wyglądam? Nie szkodzi, zawsze wyglądam głupio. I odkładamy to robienie, wyjazd ten na zdjęcia jakieś tam wymarzone na przyszłość, na później. I to jest wielki błąd. To jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli, dobra, no kaczeńce, to pojedziemy nad Biebrze za rok. To pojedziemy nad Biebrze i porobimy kaczeńce. Nie, należy korzystać z tego, co się ma koło siebie. Koło siebie mamy w tej chwili Nawew. Zresztą normalnie to my mieszkamy koło pod Pułtuskiem, czyli to jest tam, gdzie niedaleko nas Bóg łączy się z Nawią. Dyplomatycznie wybrnąłem z tego. Albo Nawew z Bugiem, też można powiedzieć. Bo nie ustalono, co jest większe, czy Bóg, czy Nawew. Także my robimy zdjęcia nad Narwią, nad Narwią lub nad Bugiem. W tej chwili jesteśmy na Podlasiu, więc nad samą Narwią i trzeba umieć, czasami poświęcić trochę czasu na to, żeby znaleźć jakieś ciekawe miejsca w okolicy, ciekawe miejsce, które spełnia Twoje warunki. 2 dni temu zrobiłem zdjęcie, ale to na Pepe wrzucę na film niedzielny, to jedno zdjęcie wrzucę z omówieniem, jak ono powstało, bo ciekawie można o nim opowiedzieć. Natomiast no, niespodziewająco zdjęcie w miejscu, gdzie ja bym się nie spodziewał, że zrobię dobre, ciekawe zdjęcie, udało mi się zrobić ciekawe zdjęcie. Takie łąki można znaleźć byle gdzie. Kiedyś oczywiście było łatwiej, bo tych rozlewisk było więcej. Teraz tych rozlewisk jest mniej, ale nad byle jaką rzeczką mogą być też bardzo ładne rozlewiska z ładnymi kaczeńcami, jeśli oczywiście chcemy kaczeńce sprawować. Co do samego sprzętu. Ja nie zakładałem, Dorota zresztą też nie zakładała, że będziemy robić kaczeńce, w związku z tym nie mamy woderów, kaloszy, ani nic poza tym. Ja mam takie wodery, to widać? Są do... Mogę nawet je zdjąć. To mi nogi wyschną. Są o tyle dobre, że woda się w nich wlewa i wylewa. No nie chronią od temperatury, w związku z tym tak 10 minut
i później 10 minut na słoneczko, ale że słoneczko świeci mocno, w związku z tym nie miałem z tym problemu, 10 minut tu, 10 minut tam, do samochodu mam drugie buty, żeby stąd pojechać samochodem do domu. Także można tak czasami bez przygotowania, czyli z marszu, przystąpić do jakichś zdjęć, korzystając z okazji, łapiąc okazję. Oczywiście, tak jak kiedyś mówiłem, okazję trzeba prowokować, okazję trzeba zmuszać do tego, żeby nas zaskoczyła. Natomiast tak jak teraz Dorota się upadła, trochę mi zmarzły nogi. Dorota się, chociaż to jest płytkie, to jest, nie wiem, do kolan woda maksymalnie, czyli przy tym słońcu już jest uchodząca. Dorota się upadła, że chciałaby mieć kaczeńce. Sama znalazła. Piękne pole kaczeńcy. Tego na kamerze nie widać tak dobrze. Zresztą kaczeńcy mają to do siebie, że dobrze się robi zdjęcia jak pojedynczych. Pach, pach, pach. Na przykład o, to jest zdjęcie kaczeńca, którego zrobiłem chwilę wcześniej tam z tyłu. Tam Dorota w tej chwili urzęduje, a ustawiony mam kadr inaczej do słońca. I takie ujęcie jest łatwiej do zrobienia, robione z zestawem, zresztą który jeszcze mogę pokazać, czyli Canon 6D Mark II z 70-200 4.0. To był film 2.8 kontra 4.0 na standardowych, czyli 24-70. 70-200 4.0. Canona jest bardzo dobry, Nikona jest bardzo dobry, bo znam Nikona. Sony nie znam, nie znam nikogo, kto by robił zdjęcia takim obiektywem Sony, w związku z tym nawet nie jestem w stanie pożyczyć i obejrzeć tych zdjęć, natomiast znam Nikona, znam Canona i są bardzo dobre i polecam zawsze te obiektywy ze światłem 4.0, te wyższej klasy, czyli no wiem, to też nie jest tanie, ale co dzisiaj jest tanie? Wszystko jest tanie i to nie jest wina producentów sprzętu fotograficznego. Także to zdjęcie było robione tym obiektywem. Ujęcie takie szersze spróbowałem zrobić też zresztą tym samym obiektywem, bo to jest zoom 70-270, już daje pewien kąt, a wyżej no to dzisiaj nie ma nieba. Nie ma chmurek, znaczy niebo jest, bo niebo jest zawsze, nie ma chmurek na niebie. Jak nie ma chmurek na niebie, to w sumie lepiej się skupić na tym, co jest niżej, bo tak to wyjdzie takie bezpciowe, tak jakbym tutaj zrobił zdjęcie. Zresztą co widać na tej kamerze, co ja będę robił zdjęcie. Widać na nagraniu, że po prostu niebo jest blacha, pod spodem są ładne kaczeńce, tylko to jest dosyć szeroki kąt, a chciałem tam usiąść, tam to tak, ale tu metr za mną się zaczyna mokro i tam już się nie da usiąść. Tam już jest woda, po prostu stoi. Jeszcze jest trawa, ale już stoi woda. Także to jest ostatnie praktycznie miejsce, na którym jeszcze można przysiąść na suchym. Także, bo chciałem przy samych kaczeńcach nagrywać. Ja mówię tak, mogę nagrywać na stojąco, ale wtedy ich nie będzie widać. A jak usiądę, no to wtedy będę miał mokro. Mogę kucać, ale to tak będzie głupio wyglądało, taki skulony nad kaczeńcami. Ale w każdych warunkach, nawet swoich własnych, nie trzeba jechać nad Biebrze, żeby zrealizować jakiś swój plan. Nie trzeba jechać do Egiptu, żeby zrobić fajne, ciekawe zdjęcia, czy nie wiem, można sobie jeszcze jakieś inne wymyśleć, że no najładniejsze zdjęcia to ja oglądałem z Nowej Zelandii, kolega zrobił taki las, że wow! Dobra, poszukaj, poszukaj. Jak poszukasz, to może u nas też znajdziesz las, który jak ludzie spojrzą, będą wow! Oczywiście ktoś powie, no to nie Nowa Zelandia. Tak samo jak tutaj, no wiesz, no, nie no, kaczeńce są spoko, ale to nie Biebrza. Ja wiem, byłem nad Biebrzą na kaczeńcach kiedyś. I pole było olbrzymie tych kaczeńcy, ale no olbrzymie było. I to nie jest, to się nie umywa do niego, ale jest spoko. Nie muszę jechać nad Biebrze, żeby robić kaczeńce, tak samo jak ty nie musisz jechać do Nowej Zelandii, żeby zrobić ładne zdjęcia lasu. Dlatego zachęcam do obejrzenia galerii, która za chwileczkę będzie, zrobionych zdjęć dzisiaj przede wszystkim, ale jak Dorota, bo Dorota będzie jeszcze wybierała jakieś inne zdjęcia, wybierze jakieś ładne zdjęcia z innych lat, to też dorzucimy kaczeńce z innych miejsc. Ciekawe, czy ktoś zauważy, czy ten kaczeniec był zrobiony o ten, nad Biebrzą, nad Bugiem, czy nad Narwią.
Znaczy moim zdaniem to chyba nikt nie zauważy, prawdę mówiąc. Także wrzucimy tam jeszcze kilka zdjęć kaczeńcy, przede wszystkim z dzisiejszego dnia, ale też z innego. Zachęcam do oglądania innych filmów i zachęcam do tego, żeby wychodzić z domu i sprawdzać swoją okolicę, bliższą lub dalszą, albo okolicę, gdzie pojedziesz na wakacje, bo na pewno coś ładnego się znajdzie. Także zachęcam do robienia zdjęć, do obejrzenia galerii, do przyłączenia się do patronów, którym bardzo dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.